Cześć Wam, ja jestem Łukasz i witam Was w kolejnym odcinku ciekawostek motoryzacyjnych. Dzisiaj sprawa związana z silnikiem N47, typowa usterka, coraz częściej powtarzająca się, chyba z racji wieku, z tego, że te samochody są już coraz starsze, coraz częściej ta usterka się pojawia, a mianowicie wyciek oleju spod wymiennika ciepła, czy tam chłodnicy oleju, różnie to ludzie nazywają. Jak zwał, tak zwał. Można to nazwać również podstawą filtra oleju. Jak to wygląda? Już Wam pokazuję. Zapraszam na odcinek. Dzisiaj troszkę w innym stylu niż zdążyliście się przyzwyczaić, bo nie używam mikrofonu, bo filmuję sam z ręki, nie mam kamerzysty ze sobą i zacząłem odcinek w trakcie naprawy. Dlaczego w trakcie naprawy? Słuchajcie, wydała mi się ta usterka nieciekawa, ale tak pomyślałem, że może akurat. Poczytałem trochę i widzę, że ludzie chcieliby jednak wiedzieć, na czym to polega i jak to się robi. Zobaczcie, od strony kierowcy mieliśmy potężny wyciek oleju. Olej lał się tutaj. Akurat to jest silnik z napędem X-Drive, więc lał nam się tutaj po tym przednim dyferencjale. No i przez osłony ściekało to wszystko na ziemię. Samochód zostawiał kropki. Przybliżę Wam tutaj. Zobaczcie. Tu można zobaczyć, jak to wyglądało. Ja już w międzyczasie troszkę szmatką przetarłem, dlatego to nie jest aż takie brudne. Ale po co to robimy? Po pierwsze, żeby nie zostawiać kropek. Po drugie, taka sytuacja jest dość niebezpieczna, dlatego że w tym miejscu mamy olej silnikowy, a w tym miejscu mamy płyn chłodniczy. Gdyby ta uszczelka nam puściła tutaj, olej bądź płyn chłodniczy będzie się dostawać do oleju. W zależności co mocniej w tym momencie będzie, co w tym momencie będzie miało większe ciśnienie. Czasami zdarza się tak, że po zgaszeniu silnika tędy czy tędy przelewa nam się płyn chłodniczy do oleju, a czasami podczas jazdy i pracy silnika olej przelewa nam się do płynu chłodniczego, co jest bardzo niebezpieczne i może doprowadzić do uszkodzenia całego silnika. No dobra, ale ja to rozebrałem i tak w sumie nie widać, co i jak, gdzie i kiedy. Przejdźmy dalej. Silnik N47 z 2014 roku. Ten akurat jest umieszczony w budzie F10. To nadwozie akurat skonfigurowane jest z automatyczną skrzynią biegów, więc chłodnic oleju będziemy mieli dwie. Jedna chłodnica, ta tutaj, to jest od oleju silnikowego, ta jest od oleju z automatycznej skrzyni biegów. Gdybyśmy nie mieli automatu, tutaj by było mniej tych gadżetów. Ale mamy automatyczną skrzynię i w tym momencie mogę Wam to pokazać w tej wersji. Tak wygląda chłodniczka od automatu. Tędy przepływa nam olej, a tędy płyn chłodniczy. Poprzez wymianę ciepła albo skrzynia jest dogrzewana płynem chłodniczym, albo jest chłodzona przy bardzo dużych temperaturach. Następną sprawą jest element, który pozwala nam podłączyć to wszystko do układu. Tutaj wchodzą przewody od chłodnicy, a tutaj wchodzą przewody od automatycznej skrzyni biegów. Będąc przy tych przewodach, zwrócę uwagę, zobaczcie. Potrzebujemy czterech kompletów uszczelek. To jest jeden komplet, dwa, trzy i czwarta uszczelka ta. Ale mamy automatyczną skrzynię, więc potrzebujemy jeszcze dwie. Zaraz Wam pokażę. Zwróćcie uwagę tutaj. Wychodzą nam przewody z automatycznej skrzyni biegów do chłodniczki oleju od automatu. O, tu jeszcze parę widać, jak paruje. Ten silnik jeszcze dobrze nie wystygł. A to wszystko już jest zdemontowane.
Dlatego potrzebujemy tak naprawdę 5 zestawów uszczelek. 2 o-ringi, uszczelkę całej podstawy, uszczelkę łączącą chłodnicę oleju silnikowego z podstawą filtra oleju, uszczelki pomiędzy podstawą chłodnicy od automatu i uszczelkę do chłodnicy automatu. Także mamy 5 kompletów uszczelek. Generalnie olej ciekł stąd. Z tej uszczelki jednej nam ciekło. Ale to wszystko po latach już jest takie zatłuszczone oraz pocące się. Dlatego warto w momencie, kiedy wyjmiemy cały ten element, wymienić wszystkie uszczelki. Ja teraz wszystko umyję, poskręcam te 1000 śrubek i pokażę Wam, jak wygląda ten element w całym zestawie. No i mamy wymiennik ciepła umyty i poskładany. Został odtłuszczony. Nie udało mi się go domyć w pełni, ponieważ tu na górze jest zakapany, zalany jakimś takim glutem, to ma konsystencję gumy do rzucia. Nie bardzo chciało to schodzić. No dobra, ale nie o to chodzi. Chodziło o to, żeby nie był zalany w oleju i nie ciekł. Więc na tą chwilę element przygotowany mam do wkładania. Nie zamontowałem filtra oleju, ale zrobiłem to celowo, dlatego że ta obudowa będzie nam troszkę przeszkadzała w montażu. Całą przyczyną wycieków była ta uszczelka. Została wymieniona na nową. Teraz wygląda tak. I montujemy. Celowo pominąłem pewne etapy naprawy tego wymiennika ciepła. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że nie każdy powinien robić to samodzielnie. Gdybym dał Wam gotową instrukcję, osoby, które nie mają pojęcia o mechanice bądź zaczynają z mechaniki, próbowałyby swoich sił, później dochodziłoby do sytuacji stresowych. Miałem już sytuację, że ludzie obarczali mnie winą za rzeczy, które sobie zepsuli. W tym momencie uważam, że ktoś, kto ma pojęcie o mechanice, a chciał zobaczyć, jak to wygląda w środku, poradzi sobie bez problemu z wymianą tych uszczelek. Jeżeli ktoś zaczyna z mechaniką i chciałby mieć taką gotową instrukcję od A do Z, no to niestety tutaj jej nie znajdzie. Ja idę montować, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda po zamontowaniu w silniku. Blok w miejscu styku z wymiennikiem ciepła został oczyszczony i odtłuszczony, jest przygotowany do montażu. Tylko niech zaraz mi ktoś nie mówi, ej, jak wyczyszczony, jak tutaj widać takie brudne. To brudne to jest tylko osad skarbonizowanego oleju w tym miejscu. Nie ma wpływu na uszczelnienie. Nie będę tego szorował jakąś agresywną chemią bądź papierem ściernym. Niech ta powierzchnia zostanie gładka i odtłuszczona. Wystarczy wyczyścić w ten sposób. Wycieków i tak nie będzie. Przerywamy wiadomości, by nadać ważny komunikat. Już niedługo na naszym kanale 3.0 TDI wymiana rozrządu. Zapraszam. Ok, montujemy tą całą podstawę filtra. A tak wygląda zamontowana chłodnica oleju, tudzież wymiennik ciepła. Tak, podłączona. I pamiętajcie, nie jest to instrukcja od A do Z, czy krok po kroku, jak wykonać tą operację samemu. Za ewentualne powstałe szkody w wyniku wzorowania się na tym filmie odpowiedzialności nie ponosimy. Nie zapomnij zostawić łapeczki w górę, jeżeli filmik się podobał. Ja lecę myć osłony, ale nie będę Was już tym zanudzał. Cześć!
Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.